witam bardzo serdecznie w programie Piraci Show. Witam w nowym tygodniu. Witam, ja mam na imię Rafał. Spotykamy zawsze się w poniedziałek i czwartek, ale coś czuję, że pan musi się usprawiedliwić. Cóż pan robił w czwartek o 16:15? Byłem chory. Chory, dobrze. Na co? Zwolnienie jest? No, się zastanowił. No proszę, no. Na co chory? No mówić. Chory na żołądek. A to może coś jeszcze oprócz tego żołądka, co? Bo tak oficjalnie na żołądek, a nieoficjalnie na co? Zjadłem rybę. Rybę? Jaką? Nieświeżą rybę. No, rybkę, ale surową, czy w jakiejś galaretce może? Zjadłem rybę w galarecie Grabka. No ładnie, to ten człowiek to już ma, nawet papugi są poszkodowane, to jest już straszne. Czyli oficjalnie rybka, a co nieoficjalnie? My się dowiedzieliśmy, było gdzieś jakieś spotkanie na jakiejś wyspie. Z kim to się spotkaliśmy? Na wyspie Wolin. No ale z kim? No mówię ci, papuga, że... Rozumiem, taka że papuga. Trzeba było od razu powiedzieć walentynki, to by było zwolnienie, a tutaj jakieś tu rybki, jakieś galaretki, grabki, a tutaj chodzi o papugę na wyspie Wolin, tak? No, proszę bardzo. No, czy możemy ci to wybaczyć? Możemy ci to wybaczyć, ale na drugi raz między mężczyznami, kochany, to szczerość. Trzeba trzymać sztamę, a nie tutaj jakieś lewe zwolnienia. Kogo witam, kogo goszczę? Jesteś tam? Halo, jestem. Witam cię bardzo serdecznie. Ty już po walentynkach jesteś również? Ano, pewnie. Było... Jak było na walentynki? No, super. Super? Jakby mogło być inaczej, nie? Proszę? Jakby mogło być inaczej, jak nie super. Jak nie super. Dobrze, to już bez szczegółów, to już dyskrecja. Proszę bardzo. Czyli tak, zaczynamy nasz rejs. Mamy przygotowane pułapki. Pierwsza pułapka jest, kochany, tutaj w porcie, który nazywa się Tarent. Czarna Falaga przegrywa każdy inny port. Mam nadzieję, że będzie to wygrana. Spotykamy się w różnych konkurencjach. Nasza nagroda główna to rejs promem Lion Ferry dla dwóch osób z Gdyni do szwedzkiej miejscowości Karlskrona. Ale to jeszcze jest daleko, bo to w Gdańsku. Najpierw cyfer machina do twojej dyspozycji. Możesz wybrać od A do G, tam są cyfry od 1 do 7. Proszę. B6. B6, czyli to jest B6. Jest 7 portów do przodu. No to proszę bardzo, liczymy. Ateny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Minąłeś tutaj pułapkę. Spotykamy się w Neapolu w jakiejś konkurencji. Cóż ci mogę zaproponować? Zaproponuję ci konkurencję skarb, ale mamy tym razem dwa skarby. Jeden skarb mamy taki, do którego się trzeba dostać za pomocą kluczy, a jeden skarb polega na tym, że jest w jednym takim kuferku. Jest skarb, a w drugim nie ma. Który? Ten duży czy ten mały? Ten mały. Ten mały, na pewno? No to zobacz. No a co podpowiadasz? Podpowiadasz. No. Od razu. Mały, tak? Mały miał być? Dobrze. No mały. No to zobaczymy. Mały skarb? Nie, duży skarb w małej skrzynce. No to zobacz. No kochany, czy wiesz ile to jest warte? Tyle złota? Czekaj, jakieś tutaj bursztyny, jakieś inne rzeczy. Proszę bardzo, skarb należy do ciebie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. My go, a wiesz co, może inaczej, to ja ci od razu wypłacę pieniądze. To było warte 50 zł. No, elegancko. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Fanfary dla ciebie. Ahoj, płyniemy sobie dalej. Jesteśmy tu, gdzie jest Neapol. Przed nami jeszcze tutaj to wybrzeże, a w Saint-Tropez jest pułapka. Czarne przegrywa. Proszę bardzo, kogo witamy, kogo gościmy? Witam cię bardzo. Jak masz na imię? Mógłby pan mówić głośniej, bo nie słychać. Dobrze, głośniej. Jak masz na imię? Tomek z Krakowa. Witam cię serdecznie. Proszę bardzo. Cyfer machina do twojej dyspozycji. Wybieraj. G7. Możesz trochę głośniej, bo nie słyszę? G7. Nie słyszę. G7. Dobrze, ma być G7. Jest dwa. Dwa porty do przodu. Płyniemy. Proszę bardzo. Elba i Genua to tutaj. Jaką mogę ci zaproponować konkurencję? Może zaproponuję ci konkurencję ster. Zapraszam do steru. Jak wiesz, nasz ster jest skonstruowany tak, że przeliczamy to, co tutaj widzisz na pieniążki. Jeśli 1 to 10 zł, jeśli 6, 60 zł, jeśli czerwona karteczka, to jest stóweczka, którą tutaj trzymam. Proszę bardzo, co wybierasz? 6. Jeśli będzie 6, to wygrasz najwięcej, bo wtedy wygrasz 120 zł. Proszę bardzo, ile jest? 4, czyli wygrywasz 40 zł. A z jakiego miasta jesteś? Z Krakowa. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. 40 zł popłynie drogą morską bądź lądową do ciebie. No tak, już mamy dwie nagrody poza sobą. My jesteśmy, przypominam, w sytuacji
której może być za chwilę zagrożenie przegrana, to jest tam, gdzie czarna flaga i Saint-Tropez. No tak, nasz Rick spóźnił się ostatnio, a zobaczymy, czy jest nasz Majtek. Jesteś tam? Jestem. No to zapraszam. Uuu, kochany. Proszę, zmiana na kreację. Co taki elegancki jesteś dzisiaj? No wiesz, przedwczoraj były walentynki. No nie no, papuga, wyspa Wolin, walentynka, ty walentynki. No i co, jak było na walentynkach? No wiesz, to fajnie, ale więc tej nie mogę powiedzieć. To jest tajemnica. Tajemnica? No to jak tajemnica, ale było chociaż to było fajnie. Było fajnie, ale te sprawy między mężczyzną a kobietą no nie. Jednak są... No dobrze, rozumiem, że to jest dyskrecja, tak? W porządku. A czy miałbyś ochotę dzisiaj posprzątać? Posprzątać? Nie mam ochoty. Po pierwsze, nie mam ochoty sobie pobrudzić ubrania, a po drugie, nie mam nastroju na sprzątanie. Nie, no to się za jakieś straszne rzeczy. A na co masz ochotę w takim razie? Na konkurencję miotła. No dobrze, no to przygotuj się do tej konkurencji. Już niedługo, nie dość, że niektórzy piraci, którzy nas atakują, decydują o tym, co się dzieje u nas na naszym pokładzie, to jeszcze taki mały marynarz będzie nam dyktować warunki. Protestujemy! Zgadzasz się ze mną, czy nie? Milczy, solidarność. No, ładnie. Kogo witam, kogo goszczę na naszym pokładzie? Skąd przybywasz? Z Ciechanowa. Jeszcze raz, jak masz na imię? Piotrek, proszę bardzo, wybierz od A do G. Ile masz lat? Słucham? Ile masz lat? 10, proszę bardzo. No to wybieraj, od A do G. C5, chcę, żeby było. Jest 4. 4 porty do przodu. Chyba mijasz to nasze zagrożenie. Raz, dwa, trzy, tu była pułapka. 4, 5, jesteś w Barcelonie. No masz 10 lat, więc rozumiem, że partner będzie jak najbardziej odpowiedni dla ciebie. Proszę bardzo, konkurencja miotła. Widzisz, mam dwie miotły. Jedna jest dobra, druga niedobra. Jak wybierzesz dobrą, wygrywasz 50 zł. Jak wybierzesz tą drugą, przegrywasz. No to która? Moja lewa czy moja prawa? Z mojej lewej czy mojej prawej? Z lewej. Z twojej lewej. Cóż masz w twojej lewej? Z mojej lewej? Spokojnie, spokojnie. Co to jest? Miotła. No to stary, do roboty. Do roboty? Powiedziałam, że nie mam ochoty. Dobrze. Do roboty powiedziałeś, że nie masz ochoty. Dobrze. To jest tutaj, miotła. Czyli wygrał 50 zł. A co tutaj masz z drugiej? Mam Wyspę Skarbów, czy to są? Wyspę Skarbów? Pokaż. Kto napisał książkę, wiesz? Stevenson. To ja ci zadałem jedno pytanie. A ty masz jakieś... Przeczytałeś całą tą książkę? Tak. Ale nie, do połowy, przepraszam, ale... Mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie. Proszę, słucham. Mów jak ojciec. Którą nogę miał drewnianą? No. John Silver. Poczekaj. To była... Ta czy... Już wiem. To była... Cicho! To ma być zagadka dla naszych widzów. Ja już chciałem wiem. Się ciebie tylko sprawdzić, to możesz mi powiedzieć na ucho. Dobrze, czyli zadajemy zagadkę. Którą nogę miał drewnianą? John Silver z Wyspy Skarbów. Zobaczycie na końcu adres i prosimy o prawidłową odpowiedź. Zagadka jest tym bardziej frapująca, że najpierw trzeba przeczytać książkę. To ty sobie czytaj ją do końca, a my płyniemy tak, żebyśmy my dopłynęli do końca, czyli do naszej nagrody głównej, tam gdzie jest Gdańsk. Kogo witam, kogo goszczę na naszym pokładzie. Odezwij się. Ahoj! Patryka z Bydgoszczy. Witam cię bardzo serdecznie. Proszę bardzo, od A do G wybierz sobie na naszej cyfermachinie w tej chwili jakąś... proszę bardzo. C4. Jest 4. Czyli fanfary dla ciebie. 50 zł dlatego, że udało ci się przewidzieć, ile będzie na cyfermachinie, a co będzie dalej, to zobaczymy. Zapraszam cię do naszej mapy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest Malaga. To jest właśnie tutaj. Jaką mogę ci zaproponować konkurencję? Zaproponuję ci konkurencję karty. Proszę bardzo. Czerwona wygrywa uśmiechnięty. Ponury. Ponurakom mówimy nie. Proszę bardzo. Z mojej prawej czy z mojej lewej? Z twojej lewej. Z mojej lewej, czyli ma być ta. Tutaj ktoś z załogi podpowiada, że ta, więc wybierasz tę kartę, tak? Tak. Czerwona ma być. Tak. No to... Słyszę fanfary dla ciebie? Co? 50 zł? Jeszcze coś będzie dla ciebie, czyli wspaniała płyta i wspaniała kaseta. Lokomotywa Juliana Tuwima. Autorem muzyki jest człowiek, który napisał muzykę do naszej piosenki o piratach. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dobrze, kto teraz nas atakuje?
kogo witam, kogo goszczę? Ewa, z nim jest. Witam cię bardzo serdecznie, Ewo. Proszę bardzo, spotkasz się najpierw na cyfer machinie. Proszę. No to tak jak moje imię, E3. Jest 5. 5 portów do przodu płyniemy. Proszę bardzo. 5 portów do przodu. 1, 2, 3, 4, 5. Wylądowałaś tu, gdzie jest La Coruña. No to teraz może zaproponuję ci taką nagrodę. To jest taki wspaniały katalog, Tuas List. Z tego katalogu będziesz mogła sobie wybrać za kwotę w wysokości 100 zł pewną rzecz. Jest tutaj mnóstwo pięknych rzeczy, na pewno również dla pani. To jest dla ciebie nagroda. Katalog plus właśnie ten talon wartości 100 zł do zrealizowania właśnie w tym katalogu. Ale najpierw musisz wygrać konkurencję. Może alarm na naszym pokładzie ogłosisz. Proszę bardzo. Są dwa dzwony. Jeden jest sprawny, drugi jest niesprawny. Z mojej prawej czy z mojej lewej? No to weźmy z prawej. Z mojej prawej. Tutaj, tak? No. A możesz zmienić? No to weźmy z lewej. Możesz zmienić. No to teraz decyzja. Prawa czy lewa? Zostajemy przy prawej. Na pewno? Tak. A możesz zmienić? No już nie mogę, Niestety to nie tutaj. Widzisz, podpowiadałem na początku dobrze, ale potem sumienie mi nie pozwoliło, że muszę być sprawiedliwy dla wszystkich. Tutaj to właśnie było. Wiesz co, ale ponieważ zrobiłem ciebie w klasycznego pirata, to może faktycznie damy ci ten talon i ten wspaniały katalog. Będziesz mogła sobie zrealizować tutaj kupon za 100 zł. Ten katalog jest dostępny w Empiku i w kioskach Ruchu od 18 lutego. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Proszę bardzo, kogo witam, kogo goszczę? Jesteś tam? Tak. Skąd do nas przybywasz? Z Rywałdu, województwo gdańskie. Jak masz na imię, jeszcze raz powiedz? Jasia. Jasiu, proszę bardzo, wybieraj na cyfer machinie to, co masz, co ci dusza podpowiada. Jeszcze raz? E5. Czy to jest E5? Jest 7. No, dzisiaj niezłe cyfry na tej naszej cyfer machinie. Płyniemy bardzo szybko do naszej nagrody głównej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy jeszcze w Hiszpanii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Jesteś tam, gdzie Liverpool. Tu jest premia, a więc spotkamy się dwukrotnie w jakiejś konkurencji. Może najpierw spotkamy się w konkurencji Sky. Tym razem troszeczkę inny. Kłódka i dwa kluczyki. Jeden kluczyk ma kółeczko, a drugi nie ma. Który jest prawidłowy? Może z kółeczkiem. Może z kółeczkiem. No to zobaczymy. Już jest i teraz tylko wystarczy. Czy to jest ten? Słyszę fanfary dla ciebie. I coś cię tu spotyka? Spotyka cię 100 zł. To już na pewno. 100 zł dla ciebie, a teraz szybciutko musimy dalej płynąć na naszej cyfermachinie. Czy mogłem pójść się przespać trochę? Po tych walentynkach taki zmęczony, czy co? No proszę bardzo, ale to nie wiem. Słuchaj, na wstępny czwartek to widzę pokład, kochany, lśni. Nie wyspałeś się? Taki ospały jesteś, coś? No małomówny. No co to robią dziewczyny? Ja nie wiem. Dobrze, cyfer machina do twojej dyspozycji. Tam była premia. Jeszcze raz spotykamy się na cyfer machinie. Proszę. Jeszcze raz? G3. Jest 2. 2 porty, płyniemy do przodu. Jesteśmy gdzie? Liverpool. Wpływamy tu, gdzie kanał La Manche, Dunkierka i jesteśmy tu, gdzie jest Rotterdam. No to proszę bardzo, zaproponuję ci mały poczęstunek. Są dwie buteleczki. Proszę bardzo, jedna jest brązowa, jedna jest biała. W jednej z nich jest lemoniadka. Która to jest? Brązowa. Brązowa? Poczekaj, zobaczymy. Na pewno. A może Ricky nam powie, którą by wybrał? Brązową czy białą? Ta. No brązową czy białą wybierasz? Ja wybieram rybkę. Niech dogadam się dzisiaj. Proszę bardzo. Ma być brązowa, tak? No. Proszę bardzo. No to jest. Bardzo dobrze, że Rick wybrał rybkę, a nie lemoniadkę. Jeszcze potem byłby chory. Serdecznie cię pozdrawiam, czyli to jest razem jest 150 zł. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i zapraszam na następny nasz program. A ja przypominam, że oglądacie program Piraci Show. Zostańcie z Polsatem. Zbliżamy
części naszego programu już do, powoli do rozstrzygnięcia. Zostały na następujące porty. Jesteśmy w Rotterdamie, przed nami Hamburg, troszeczkę Danii, czyli dwa porty, Rostock 3, 4, 5, 6, Ustka, Szwecja, na chwilę się przenosimy do Szwecji, to jest 7, 8, Gdańsk. Czyli w tej chwili, jak się z kimś połączymy, to jeszcze nie padnie nasza nagroda główna, ale potrzebnych nam w sumie jest 8 portów, żeby dopłynąć do Gdańska, do naszej nagrody głównej. Zobaczymy, komu się to dzisiaj powiedzie. Kogo witam, kogo goszczę. Halo? Skąd przybywasz? Ze Strachowic. Jak masz na imię, przedstaw Krystian. Nam się. Krystianie, proszę bardzo, jak myślisz, co padnie na naszej cyfermachinie? D6. D6. Czy to jest D6?